Dawno, dawno w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latających żab. Ramba. Witamy z miejsca weekendowego popasu pod Saragosą w Hiszpanii. Staję w otoczeniu pirów. Na szczęście są jakieś rakityczne drzewka, które dają tu trochę cienia. Bardzo gorąco. Stacja benzynowa jest obok. Nie ma wprawdzie prysznica, ale jest dość czysty kibelek. Rozwiążemy to w ten sposób, że zrobimy sobie paka prysznic. Tu już nawet, o, tam paka prysznic wisi. Woda się grzeje od powietrza. Już jest wystarczająco ciepła, żeby się w niej umyć. Poczekamy, niech się pogrzeje trochę bardziej. Niestety wadą tego miejsca jest to, że jest tutaj pełno much. No cóż, w Hiszpanii muchy są wszędzie, a cień nie. Więc siłą rzeczy muszę te muchy tu znosić. No. Może jak się wykąpię, to mniej będą do mnie ciągnęły. Na razie to capię jak skunks. Jedna uwaga do kolegów busiarzy polskich. Zanim powiecie cokolwiek złego na rumuńskich kierowców, to najpierw popatrzcie na siebie. Przed chwilą tutaj stało dwóch Rumunów, którzy jechali z Portugalii z ładunkiem do Neapolu w dwa samochody. Jedna blaszka, jeden dukat ośmiopaletowy. Bardzo fajni faceci. Podczas gdy polscy busiarze chlają w wódę i rozrabiają na parkingach, ci sobie grzecznie przygotowali posiłek, pogadali, pojedli. Bardzo mili, porozmawiali ze mną po angielsku. Kurna, naprawdę fajni faceci. Hiszpańska mucha. Przede wszystkim szczyt upierdliwości. No, był prysznic paka. Teraz będzie kuchnia paka. Tak sobie może busiarz radzić. W sytuacjach, kiedy ma na to czas oczywiście, bo najczęściej tego czasu się nie ma. Łazienka. Kuchenka, sypialnia i magazyn. Wszystko na czterech kółkach. Trochę hiszpański krajobrazów. Wygląda to za ciekawie, nie? Taka półpustynia trochę. Czy zobaczycie, będzie taki byk. Na szczycie góry stoi byk. I ruiny zamku.
ta sałatka zadaje kłam tym, którzy twierdzą, że busiarz to jest zwierzę, które odżywia się mielonką turystyczną wygrzebywaną paluchem z puszki otwartej za pomocą śrubokręta. Jemy normalnie, w miarę, o ile to się da. A jest niedzielne popołudnie, niedzielę 4 września. Nadal stoję w Saragosie. Nadal nie mam odwagi, żeby sobie tą Saragossę pozwiedzać. Nie mam odwagi i w tym upale nawet nie mam ochoty. Jest w tej chwili 37 stopni. A to jeszcze nie jest ostatnie słowo. Bo wczoraj o tej porze, może nawet trochę później, było 42. Słońce się przesunęło tutaj na moją lewą stronę i grzało akurat prosto w tą asfaltową, w ten asfaltowy plac. Stoję tak tutaj trochę ocieniony drzewami. Mam podzasuwane firanki cały dzień. Od czasu do czasu puszczam sobie klimę, ale bardzo oszczędnie, dlatego że w Hiszpanii jest bardzo mało stacji ESO, a takich stacji, które honorują karty paliwowe ESO, jest jeszcze mniej chyba. No najbliższa, z tego co zauważyłem, to jest 300 km, a ja mam w tej chwili paliwa na 150 km. W związku z czym no, będę musiał dokupić paliwo za gotówkę, za euro. Co mi się specjalnie nie uśmiecha, dlatego że uszczupla to moje, że tak powiem, zasoby finansowe. Przed chwilą spotkałem uroczą, bardzo miłą Hiszpankę, która świetnie mówiła po angielsku. Starsza pani, porozmawialiśmy sobie o pierdołach, o pogodzie, o ich podróżach. Jest starszą osobą, podróżuje z mężem. Mieszka na południu Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym i mówi, że tam ma temperatury takie 45-46 stopni, to jest norma. Bardzo, bardzo mi dobrze zrobiło porozmawianie z kimś tak ze zrozumieniem, że on rozumiał mnie, ja rozumiałem jego. Od razu mi się paszcza rozjarzyła. Doszedłem do wniosku, że ja naprawdę posiadam duże zasoby znajomości różnych języków w stosunku do innych ludzi, Francuzów, Hiszpanów, którzy mówią tylko w swoim i po prostu no nie cholery się nie próbują nawet uczyć żadnego innego. Muszę stać do jutra. Muszę poprosić Kasieńkę o znalezienie mi tej firmy w miejscowości Fitero koło Nawary, gdzie mam zrzucić jutro jedną paletę i wrócę do Francji. Może uda mi się zatrzymać gdzieś w pobliżu Zatoki Biskajskiej, żeby chociaż poczuć morską, atlantycką bryzę po tych hiszpańskich upałach. No i oczywiście znowu muszę się wykąpać, po wczorajszej kąpieli już nie został nawet ślad. Jestem znowu cały upocony przez ten upał. I w związku z tym jestem łakomym kąskiem dla okolicznych much. Dlatego ten odcinek hiszpański, będzie się nazywał Muchas Gracias. Kasia prosiła mnie o szyszki. Tylko powiedziałam, że stoję pod takimi drzewami, że są szyszki, to chciała, żebym jej przywiózł szyszki. Ale jak widać, tych szyszek tu nigdzie nie ma. One nie spadają. Po prostu są, o, są na drzewach.
cholery tych szyszek jest na drzewach. Nie wiem, co to za drzewo, jakieś iglaste, szyszkowe. Nie udaje mi się powiększyć. Szyszek nie będzie. Chyba nie będę wchodził na to drzewo po szyszkę. Kawa. Kawa się robi. Jest wtorek, przed 8 rano. Obudziłem się wypoczęty, w dobrym nastroju, bez jakichś specjalnych dolegliwości, poza normalnymi starczymi dolegliwościami, które w moim wieku są zupełnie normalne. I ja mógłbym jechać nawet do Kapsztadu. Problem jest natomiast z Renią, która na tym paliwie, które ma zasięg w tej chwili około 400 km. Względny zasięg. Zaraz wytłumaczę, dlaczego względny. I właściwie tylko trzy możliwe kierunki, w których możemy jechać. Możemy albo jechać w stronę San Sebastian, czyli tam, skąd przyjechaliśmy. Możemy pojechać do Barcelony, albo możemy pojechać prosto na północ przez Pireneje do Lourdes. Kwestia karty paliwowej. Niestety karta ESSO nie jest w Hiszpanii honorowana we wszystkich stacjach. Jest tutaj szczątkowa ilość stacji ESO gdzieś na południu Hiszpanii, chyba ze 4 stacje. Oraz są stacje GALP, które honorują stacje ESO, ale też ich jest tylko 12 w całej Hiszpanii. Więc można zatankować albo za gotówkę, albo na tych wybranych stacjach. Trochę błędem jest to, że nie mam innej karty DKV-ki albo AS24. No, tutaj jest problem, jeżeli o Hiszpanię chodzi. Kierunek na San Sebastian i na Barcelonę jest tak do najbliższej stacji, która honoruje moją kartę, gdzieś około 300 km. No, ja mam 400 zasięgu względnego. Kierunek na Lourdes, czyli bezpośrednio na północ do Francji, to jest 80 km, ale z kolei straszne góry. Podjazdy 14-15%. Trochę może to być ekstremalne. Dlaczego zasięg względny? Te 400 km pokazuje komputer pokładowy. Natomiast to się może zmienić w zależności na przykład od wiatru. Wczoraj wiał dość silny wiatr. I jak jechałem tutaj na popas wieczorny, to wjechałem na autostradę z wiatrem, pięknym Fordewindem, żeglowałem w stronę Barcelony, panie profesorze Balcerowicz, pan mi chodzisz po głowie cały czas. Pięknym Fordewindem, patrzyłem, miałem spalanie chwilowe 1,5-2 litry na 100 km. Tak bym z tym wiatrem mógł zażeglować do Barcelony albo dalej na tym paliwie. Natomiast zawróciłem i już po zawróceniu, jak mi się zderzył ze ścianą.
od razu sam przyhamowało, dlatego że no, on z tym kurnikiem jest trochę mało aerodynamiczny i no, pod wiatr to nie będę miał zasięgu 200, 400 km, a 200, jeśli już. Hiszpania, okolice Saragossy. Krajobraz wygląda tak jak hałda w Świętochłowicach. Więc drodzy bracia Ślązacy, wy się nie przejmujcie nic, bo krajobraz macie naprawdę hiszpański. Piwo za to macie lepsze. Chcę zaznaczyć jedno. Ja tak lubię ciepłe kraje, że jak miałbym wybierać miejsce na wakacje, to bym wybrał Norwegię w styczniu. Dawno w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latających żab.